Cześć, tutaj Elfik. Kiedy ostatnio zaczęłam wrzucać krótkie filmiki, na których rysowałam Freeza i Verso, to bardzo dużo osób zapytało: Ale dlaczego rysujesz właśnie ich? I wiecie co? Ja się bardzo cieszę, że zapytaliście. I swoją drogą to nie będzie filmik o hejcie w internecie, tylko o konstruktywnej krytyce, ale powtarzanej 10 tysięcy razy. To zapraszam do oglądania. Może ja zacznę, tak dla czystej formalności, od tego, dlaczego ja prawie nigdy nie rysuję influencerów. I to wcale nie dlatego, że ich nie lubię, bo wręcz przeciwnie, ja sama uprawiam ten zawód, a wcześniej byłam menadżerką gwiazd i, i znam to środowisko od zupełnie innej strony niż przeciętny konsument internetu. Po prostu influencerzy zazwyczaj mają takie zdjęcia, które mi nie odpowiadają z czysto estetycznego punktu widzenia. Często wybierają takie mocno spłaszczające wszystko światło, w którym twarz wygląda po prostu ładnie, ale nie ciekawie. I nawet mi nie chodzi już o to, że nie widać detali skóry, ale o to, że wszystko jest takie małowymiarowe i dość mdłe. A ja lubię rysować dramatyczne światło cienie, dramatyczny światło i podkreślać bryły. No, ale mimo wszystko w tym tygodniu postanowiłam jednak narysować parę bardzo znanych influencerów, chyba nawet najbardziej znanych. I oczywiście posypały się komentarze w stylu: Ale dlaczego rysujesz właśnie ich? I żeby nie było, ja rozumiem, że chodzi o to, że powinno się zdaniem innych rysować wyłącznie osoby, które mają albo nieskazitelną reputację, albo które się czymś nie wiem przysłużyły. Powiem Wam, że zdarzało mi się już wcześniej rysować osoby, za którymi nie przepadam, chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że akurat dzisiejsi bohaterowie do nich nie należą, bo ja za nimi bardzo przepadam. Ale zdarzało mi się rysować osoby, których. Mmm, fenomenu nie rozumiem. Jedną z takich osób była, co ciekawe, księżna Kate. No a teraz to już w sumie księżniczka. Nawet nie chodzi o to, że jej nie lubię, bo ciężko nie lubić osoby, która nigdy nie mówi nic kontrowersyjnego, tylko uczy się na pamięć tego, co ma napisane na karteczce i ubiera wyłącznie to, co wybierze jej stylistka. A jej wizerunek jest tak płaski i małowymiarowy, jak większość zdjęć influencerów publikowanych w sieci. W sumie chyba irytuje mnie w zasadzie tylko to, że zawsze gdy założę jakieś ubranie dwa razy, to jest nazywana królową recyklingu, mimo że samych zielonych płaszczy posiada 20. Tak, ktoś to policzył. I te płaszcze są w różnych odcieniach, ale nadal 20 zielonych płaszczy. Niech ktoś policzy inne kolory. Zdecydowanie wolę rysować osoby bardziej przyziemne, bardziej nieidealne, ze zdjęć, na których widać detale skóry, tak najlepiej. Na tym zdjęciu detali na twarzy jest akurat dosyć niewiele i co więcej, same twarze są bardzo małe. Ale powiedzmy, że spodobała mi się ta woda w tle i te intensywne plamy światła. Uznałam, że w szarym szkicowniku, z którego korzystałam, będzie to wyglądać bardzo fajnie. A ponieważ w tym filmiku staram się opowiadać o ludzkiej twarzy, między innymi, to chciałabym bardzo pokazać swoją ludzką twarz i powiedzieć Wam, tak zupełnie szczerze, że jeszcze zanim zaczęłam rysować tą wodę w tle, to doszłam do wniosku, że w sumie to mi się zupełnie nie chce jej rysować. Bywa. No i w sumie to też powodem wyboru tego konkretnego zdjęcia był fakt, że mam od niedawna do dyspozycji zestaw nowych kredek Karandasz Supra Suprakolor Soft. A one mają naprawdę niesamowite kolory. Jeśli mniej więcej kojarzycie moje filmiki, to wiecie, że bardzo często zwracam uwagę na to, jaki ciekawy dobór kolorów ma firma Karandasz w swoich zestawach. Zwykle są to odcienie bardzo nieoczywiste, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. I przykładem jest tutaj chociażby zielonkawe złoto. W Supra Color Soft była bardzo, bardzo, bardzo bogata paleta odcieni zielonego i niebieskiego i, i wszystkiego pomiędzy. I był na przykład szaro niebieski, który chyba najbardziej mi się przydaje, więc. W sumie uznałam, że no, okej, okay, paleta się zgadza, więc wybiorę sobie to zdjęcie, mimo że nie widać na nim detali skóry. I to był też bardzo dobry pretekst do tego, żeby wreszcie poćwiczyć rysowanie twarzy w oddaleniu. A konkretnie dostrzegania rzeczy istotnych i pomijanie nieistotnych, widzenia kształtów. Nawiasem mówiąc, rysowanie mniejszych twarzy, to znaczy takich w oddaleniu, jest trudniejsze moim zdaniem niż rysowanie normalnych portretów, bo Tutaj milimetrowe różnice na kartce w rzeczywistości, na prawdziwej twarzy, oznaczałyby różnice w centymetrach, a tutaj podobieństwo już jest w stanie uciec. Oprócz tego popełniłam też bardzo duży błąd, bo nie potrafiłam się zdecydować pomiędzy stylem realistycznym i semi-realistycznym. Początkowo miał to być semi bo to wiecie, kolorki na oryginalnym zdjęciu są takie, wiecie, bardzo wesołe, no ale potem, jak zwykle, gdy chciałam cieniować twarze, to pocieniowałam je, Um, za bardzo wciskając na siłę to, co nie powinno tam być, a wciskałam to, gdy już się nic nie dało wciskać. No, ciężkie życie influencera, ciężkie. Bardzo ciężkie, gdy chcesz coś zrobić, a ci nie wychodzi. To teraz mała ciekawostka z zakulis. Już to kiedyś mówiłam, ale wiem, że wiele osób o tym nie wie. Wszelkiego rodzaju negatywne komentarze oraz łapki w dół na filmik czy opublikowane zdjęcie działają pozytywnie, bo algorytmy wyszukują to zdjęcie, rozpoznają to zdjęcie czy filmik jako takie, które wywołuje emocje i pchają je dalej. Więc. Yy... Dając jakikolwiek komentarz, nieważne czy dobry czy zły, albo łapkę w dół czy w górę, to i tak robicie dobrze temu filmikowi. I teraz, ponieważ mi ten rysunek nie wyszedł, to tutaj pewnie powstanie taka teoria spiskowa o tym, że ja specjalnie ich brzydko narysowałam, żeby wiele osób komentowało ten filmik, ale no nie. Przypadkiem mi nie wyszło. To nie tak miało być. No dobra, bo znowu zrobiłam off-top. Mówiłam wcześniej o powodach, dla których wybrałam właśnie to zdjęcie, ale umówmy się. Tamte powody zdecydowanie schodzą na dalszy plan wobec tego prawdziwego i najmocniejszego powodu, a mianowicie Fris i Verso są teraz na topie i wszystko na ich temat wyświetla się lepiej. I dla mnie to jest powód bardzo oczywisty, ale wiem, że wiele osób było o tym bardzo zdziwionych, więc mówię. Ponieważ ja nie jestem kanałem komentarzy, to żadnej dramy im nie zrobię i nawet, nawet bym nie chciała, ale żeby jednocześnie trzymać się trendów i zostać grzecznym elfikiem, to postanowiłam ich narysować. I akurat Friza nie oglądam, więc na jego temat nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale sama Wersow wydaje mi się i to pewnie wiele osób się zdziwi, naprawdę ciepłą osobą, którą po prostu przytłoczyła nagła popularność. I powiem Wam, że ja raczej jestem osobą, która ma czuja do, do innych ludzi. Mam na myśli to, że bardzo często w moim towarzystwie i w towarzystwie moich znajomych pojawiała się osoba, którą inni automatycznie z góry uznali za bardzo dobrą osobę, a ja miałam co wobec niej jakieś takie dziwne przeczucie, i w 100% przypadków okazywało się, że mam rację. Więc... i w drugą stronę też to działało. Pracowałam kiedyś jako menadżerka młodych YouTuberów w różnych sieciach partnerskich i byłam świadkiem tego, jak pieniądze i sława potrafią doprowadzić do upadku. Wiele osób, które Wam na filmach wydawało się szczęśliwe, to one. Po wyłączeniu kamer zmagały się z wielkim strachem i smutkiem, z napadami lęku i wręcz z depresją. I dzięki temu, kiedy saba potem zakładałam swój kanał na YouTube, to czułam się lepiej przygotowana i było mi zdecydowanie łatwiej. I oczywiście mówię to z perspektywy osoby, której nie dotknęła ani sława, ani pieniądze, i to mi raczej nie grozi, ale mimo wszystko czuję się na takie ewentualności bardzo mocno gotowa pod kątem psychicznym i osobom aspirującym do bycia influencerem też to po prostu radzę, na dbanie o swoje emocje i na dbanie o swoje zdrowie psychiczne, bo to jest bardzo ważne. Rysując osoby takie jak Verso, staram się właśnie podejmować tematy wywołujące emocje, ale tak, wiecie, bez oceniania, bez zabierania stron i na chłodno. I trochę buntuję się też wobec takiego myślenia jak automat i takiego bezrefleksyjnego podążania za tłumem. No, także dla mnie powód, dla którego narysowałam właśnie Freezai Verso, wydawał się taki boleśnie oczywisty, ale wiem, że wiele osób bardzo mocno zdziwił. I jeżeli was nadal dziwi, to możecie to zdziwienie wyrażać w komentarzach i pchać ten filmik dalej. Niech leci. Sobie. Możecie też mi śmiało jak najbardziej pisać, co waszym zdaniem w tym rysunku się nie udało, bo, bo ja widzę, że się coś nie udało, a myślę, że takie zdanie większej ilości osób bardzo mi pomoże w odkryciu, co się nie udało. Ja go potem próbowałam jeszcze trochę poprawiać, ale dopiero na samym końcu ostatecznie zobaczycie, czy się udało, czy nie. Wrzucając ten rysunek, wiedziałam, że skoro mi się coś w nim nie podoba, to innym osobom także na 100% się nie podoba. I w moim przypadku. Ja raczej hejtu nie doświadczam, powiem wam. Ja raczej doświadczam w 99% powiedzmy, procentach konstruktywnej krytyki. Chociaż pamiętajcie też, że konstruktywna krytyka powtórzona 10 tysięcy razy też jest w stanie zniszczyć młodym umysłom psychikę. I powiedziałam młodym po to, aby podkreślić, że nie mam na myśli siebie. Ja jestem, ja jestem zen Elfik. Ja komentarze rozumiem, bo one podbijają algorytmy. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Mam nadzieję, że nie wyszłam teraz na bezczelną. I wiecie, też nie dziwcie się, że często rysownicy żebrają, no weź, udostępnij mój filmik, weź podaj moje zdjęcie dalej. Ale z drugiej strony nie dziwcie się też, że osoby sławne bardzo nerwowo reagują na takie prośby o udostępnienia, bo, bo oni tego mają naprawdę dużo już czują na plecach ten ciężar tego, że każdy próbuje na nim żerować. No i też się nie dziwcie, że czasem narysujemy jakąś sławną osobę dla lajków. No, wiecie, hej, znani, szanowani aktorzy też często biorą proste role w blockbusterach, by raz na jakiś czas później realizować się w tych projektach, które naprawdę im się podobają, ale są gorzej płatne. Równowaga jest najważniejsza. Chociaż ja akurat rysując ten obrazek w tak szczerze mówiąc, nie miałam poczucia sprzedania się. Siedziałam sobie przez tydzień w domku, słuchałam audiobooków podczas pracy, a potem napisałam scenariusz na temat, który wydawał mi się bardzo ważny. I miałam poczucie, że co najmniej kilka tysięcy osób zobaczy ten przekaz i się nad nim zastanowi, a to jest. cudowne uczucie. Oczywiście influencerem bym się nie nazwała, ale jednak zarabiam z pokazywania i recenzowania produktów. I na przykład dzisiaj mogłam pracować na tym niezwykłym. Zostawię kredek od Karandasz, który uchodzi jednak za taki dosyć luksusowy produkt, a ja go mogłam mieć i przetestować. W kolejnych odcinkach pojawi się jego pełna recenzja, bo ten rysunek to był dopiero pierwszy, jaki wykonałam. Ale dobra, wspomniałam wam o wyjątkowych kolorach tych kredek. Na przykład tutaj mamy takie coś, co zostało nazwane brązowy pomarańcz, i zawsze kiedy czytam nazwy kredek, to mam wrażenie, że wymyślał je daltonista. Ja bym raczej powiedziała, że to jest taki blady brąz schodzący w brudny róż, ale okej. Okay. W każdym razie bardzo przydatny kolor i prawie cały frizz był w nim malowany. Natomiast do skóry Verso przydał mi się twór zwany Jasna Ochra. Niech będzie. Chociaż brakuje mi w nazwie tego koloru informacji o jego przygaszonym charakterze, takim sprawiającym, że idealnie nadaje się do wielu odcieni skóry. Subskrybujcie mój kanał, bo ja jestem bardzo dobra w opisywaniu kolorów. Pełna recenzja tego zestawu kredek niebawem i. Na dziś to wszystko, co miałam do powiedzenia. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. A wszystkim przyszłym aspirującym YouTuberom życzę. życzę kurwa powodzenia! Pa!